Trenerze, niby do wyników gier sparingowych nie przywiązuje się za nadto wagi, niemniej druga gra kontrolna za rekordzistami, wliczając potyczkę z ubiegłego tygodnia z katowickim GKS-em, druga porażka. Nie zgodziłbym się, że nie przywiązujemy wagi do wyników nawet w grach kontrolnych. Chcemy wygrywać, chcemy się tego uczyć. Jeżeli chodzi o mecz z GKS-em Katowice, to na pewno mogę być z niego zadowolony. Graliśmy w bardzo dobrych warunkach. Z zespołem z wyższej ligi testowaliśmy sobie warianty w obronie. Natomiast dzisiejszy mecz, no nie ukrywam, jestem troszeczkę rozczarowany. Wynikiem nie spodziewałem się, że zespół z Podhala będzie tak dynamiczny i tak nas dzisiaj zdominuje na boisku. Jaki wpływ na końcowy rezultat mogły mieć ekstremalnie trudne warunki? No na pewno jakiś wpływ miały, ale też liczyłem na to, że grając u siebie na boisku, z tego względu, że boisko na górce było nieprzygotowane do dzisiejszego meczu, że to będzie naszym atutem, ale jak widać nie było. Przed Wami teraz tygodniowe zgrupowanie na własnych obiektach. Nad czym będą rekordziści pracować? Jak zwykle o tej porze roku głównie motoryka? Motoryka, ale połączona też z akcentami techniczno-taktycznymi. Pierwsze dwa tygodnie pracowaliśmy głównie nad fazą bronienia. Teraz będziemy już łączyć fazę bronienia z fazą atakowania, czyli już więcej elementów z fazy atakowania. Jak liczną kadrę powołuje trener na zgrupowanie? Cieszę się bardzo, że dzisiaj nic nikomu się nie stało, nie mamy żadnych urazów i kadra będzie liczyła 22 zawodników plus 3 bramkarzy. Lokalne media wizują, iż wśród biało-zielonych znajdzie się Daniel Feruga, który wystąpił w dzisiejszym sparingu. Tak, cieszymy się z tego powodu. Cieszymy się, że praktycznie kadrę mamy już zamkniętą i możemy w spokoju przygotowywać się do sezonu. Jest jeszcze Radosław Dzierbicki, już niemal potwierdzony transfer zawodnika do Cygańskiego Lasu. Tak, to był nasz priorytet, znaleźć zawodnika grającego na lewym wahadle, mającego dużą jakość w swojej lewej nodze i myślę, że Radek te oczekiwania spełni. Czego serdecznie życzymy i jak zwykle zdrowia. Dziękuję również, też życzę zdrowia.